każdy z nas, jak tutaj siedzimy, ma kogoś w rodzinie albo wśród znajomych, kogoś, kto przesadza z alkoholem albo z imprezami, co? No, nie? Powiem więcej, jeżeli teraz ktoś z was siedzi i zastanawia się, kto u mnie w rodzinie najwięcej pije, kto wśród moich znajomych najwięcej imprezuje i nie możecie znaleźć, znaczy, że to kurwa ty jesteś tą czarną owcą. Ja wiem, że u mnie w rodzinie to ja jestem tą czarną owcą. Pamiętam, jak miałem 18 lat. Dostaliśmy z kumplami dowód osobisty. Wydawało nam się, że jesteśmy bogami! Bo możemy kupić wódkę na legalu. Oczywiście 18, jak skończyłem, no najgorsza historia w moim życiu, aż mi wstyd to opowiadać. No traumatyczne przeżycie, budzę się rano po takiej imprezie, na kacu, na golasa, obrzygany, no nie, okropne. Myślę, Marcin, jesteś dorosły, masz 18 lat, to już się więcej nie powtórzy, masz nauczkę na całe życie. Następna 18. Przygotowałem się. Na krzesełku koło łóżka przygotowałem sobie piżamę. Żeby, wiecie, tylko hops w piżamę i hops do łóżka. Na wszelki wypadek, jakby mnie suszyło, przygotowałem sobie też wodę. Mimo wszystko, bo jestem przezorny, na samym dole reklamówka. Budzę się po 18, narzygany do piżamy, ja w reklamówce.